Ból, kiedyś przeczytałam, że ból to dobro. Kiedy nic cię nie boli, siedzisz wygodnie w fotelu i czytasz mądrą książkę, chętnie wierzysz w to dobro. Jakoby organizm sygnalizuje, prosi o pomoc, więc szepta a nawet krzyczy, prosząc o wsparcie. Ale kiedy cierpisz, ach, jak przeżyć to dobro? Z czym porównać ból, który dręczył moją pierś, nie wiem. Oddychałam z trudem, nie mogłam wołać o pomoc, oparłam się o ścianę, modląc się do Boga. Tylko o jedno, żeby to szybko się skończyło bez względu na sposób. Dziewczyno, źle się czujesz. Weźcie noszę. Przecież dopiero co wyszłam od lekarza, który nazwał mnie symulantką, dobrze, że nie zdążyłam odejść daleko. Nie nakręcaj się, uprawiaj sport, jedz więcej owoców i warzyw, a mniej szukaj u siebie dolegliwości. Ale serce nie pozwala mi spać. Bzdury, wydaje ci się, że masz zdrowe serce. Ile ci winna? Ile zwykle płacisz lekarzom? Ile, ile, nie ile, nie byłam u lekarza od pięciu lat. Tatiana powiedziała, że to geniusz, wziął tysiąc od jej mamy za wizytę, więc pewnie też tyle winna. Ale za ceo. Tak, za ceo. krzyczał mój rozum. Nie słuchała cię, nie zwróciła uwagi na Twoje skargi, nie skierowała Cię na badania, nawet ciśnienia nie zmierzyła, zignorowała Twoje skargi. A ty nadal nie będziesz spać. Chociaż wszystko wydawało się słuszne, czułam się zawstydzona i wyciągnęłam przygotowany banknot. Do widzenia, powiedziałam surowemu geniuszowi i wyszłam na korytarz szpitala. Nie lubiłam narzekać, jak delikatny motyl. Dobrze pamiętam łaskotanie skrzydeł, kiedy łapiesz motyla dwiema dłońmi delikatnie, by tylko poczuć ten lekki dotyk pięknego stworzenia, poczuć i wypuścić piękność na wolność. Moje serce zachowywało się jak ten motyl i nie dawało mi spokoju. To nie boli, ale jest tak nieprzyjemnie, narzekałam mojemu narzeczonemu. Narzeczonemu, nawet sama się nie śmiej, natychmiast wtrącił rozum. W tym statusie jest już pięć, a nawet sześć lat i nie zamierza go zmieniać. Ach, jak wygodnie. Nie mogę po prostu się wyspać i zniknąć na kilka tygodni. Bo praca, przyjaciele i tepe. A ty siedzisz w domu i czekasz, czekasz, czekasz na telefon. Jesteś jak bezpański pies, który za odrobinę czułości jest gotów wszystko wybaczyć. Ale kocham go, zaczynając się obawiać o moje zdrowie psychiczne. Takie rozmowy z samą sobą stały się dla mnie codziennością. Nie wymyślaj, ciągle wymyślasz sobie choroby. Zdrowa, silna kobieta, można na tobie pracować, przewidywalnie odpowiedział mój narzeczony. Musisz dbać o siebie, zacznij biegać, ważyłaś się ostatnio. Ile tłuszczu nosisz na sobie? Będzie ci łatwiej, jeśli schudniesz. Zazwyczaj obrażałam się na jego pogardliwe uwagi i zaczynałam płakać. A on, czując, że trochę przesadził. Surowo mówił, że dba o mnie i chce, żebym była absolutnie zdrowa. Przecież uważasz mnie za taką, ripostowałam, a mój ukochany obrażał się, złościł się, mówił, że przekręcam jego słowa, trzaskając drzwiami i znikał na kilka miesięcy. W ten sposób wychowywał mnie, sam mówił, że jestem jego życiową partnerką. Dlaczego to wszystko znosisz? Już moja przyjaciółka była na mnie zła i namawiała, żebym rzuciła mojego narzeczonego. Kocham go przez łzy i smarki odpowiadałam. A tatiana krzyczała na mnie i próbowała się dostać do mojego dumy lub rozumu. Czy on cię zauroczył, czy CEO? Zostałaś jak zombie. Obejdę się bez notatek, lepiej poleć dobrego kardiologa. Nie mogę spać, odpowiedziałam przyjaciółce podczas naszego ostatniego spotkania. Boli ci serce. Zaniepokoiła się Tania, a potem od razu podała mi numer tego specjalisty, który leczył zarówno jej matkę, jak i prawie wszystkich pacjentów z naszej kliniki. Tani kardiolog okazał się młodą damą, która nie była uważna. Opowiadałam jej trzy razy o moich dolegliwościach, podczas gdy ona coś wpisywała, intensywnie patrząc na monitor i szybko przeprowadzała badanie. Oddychaj, nie oddychaj, odwróć się. Przeszukała mnie przez minutę. Jesteś zdrowa. Tak zdrowa, odpowiedziałam na plakat, na którym były narysowane ogromne serce i właśnie miałam przeczytać. Do czego mnie zachęcają, kiedy nagle odczułam olbrzymi ból? Przeniesiono mnie na noszach, ludzie biegnący wokół mnie, a ból zaczął ustępować, pozwalał mi oddychać. Potem były badania, USG, wiele innych rzeczy, których nawet nie pamiętam. Szczerze mówiąc, nie wierzyłam w to, co się dzieje, przecież to nie mogło mi się przytrafić, jestem przecież zdrowa, absolutnie zdrowa, i tylko wymyślam różne choroby. Znałam to dziwne uczucie półsnu, półjawy. Tak czułam się, kiedy umierała moja matka. Pamiętam, że siedziałam w holu oddziału i czekałam na lekarza. Byłam wyczerpana, a jak mi się wydaje, już wiedziałam, co mi powiedzą. Ale miałam nadzieję. Patrzyłam na ekran telewizora, nie rozumiejąc, co pokazują. Straciłam słuch i jakby zniknęłam z tego świata. Potem lekarz powiedział mi, że bał się o mnie. Nie reagowałam na jego słowa, więc musiał mnie potrząsnąć za ramiona, abym wróciła i dowiedziała się o strasznym diagnozie mojej matki. Znowu straciłam kontakt z rzeczywistością i stałam się larką, którą obracają, przesuwają, coś mówią, trochę się kłócą ze mną lub z kimś innym. Ale nie obchodziło mnie to, nie było mnie tam. Reakcja obronna: zapadłam w sen bez bólu i kołatania serca. Tak młoda, a już chodzisz po szpitalach. Postanowiłam nie otwierać oczu i nie patrzeć na kolejną osobę, która nie wierzy w moje niespokojne serce. Nie udawaj, widzę, że się obudziłaś. Otwórz oczy, piękności. Z powodu ciebie spałem źle. Krzątali się wokół ciebie, przestraszyłaś ich. To głos powiedział z pewnym zadowoleniem, jakby przestraszeni lekarze. To najlepsze, co można zobaczyć w naszym szpitalu. Ciekawe. Odwróciłam głowę w stronę głosu i, powoli, jeszcze nie wierząc, że zostałam w tym świecie, otworzyłam oczy. Obok mnie leżała nasza miejska szalona. Często ją widziałam. Uwielbiała dworce i nasze lotnisko. Gdyby jej na to pozwolili, nie wiedziałabym o oczekiwaniach. Większość ludzi ją żałowała, karmiła, pozwalała myć się w prysznicu na naszym dworcu kolejowym. I wszyscy próbowali ją jakoś zaadoptować. Jakby nie była człowiekiem, ale zagubionym pieskiem. Czasami znikała na kilka miesięcy, wracała zadowolona i nadal spędzała czas na dworcach, po prostu obserwując ludzi, ptaki, bezdomne koty i psy. Była małomówna i tylko krótko dziękowała za jedzenie i za to, że nie zawsze wyrzucano ją z poczekalni. Nikt nie wiedział, jak się nazywa. Nie miała dokumentów. Czy ty też masz problemy z sercem? Głupio zapytałam. Wyglądała na absolutnie zdrową. O nie, jak często to słyszałam różowym i niewiarygodnie zadowolonym z życia można by tak powiedzieć ale ty wszystkich przestraszyłaś Och, jak przestraszyłaś Śmiała się cicho i pocierała dłonie. Jakby moje bolące serce było sprawą jej rąk. Przestraszyłaś, powtórzyłam z trudem. Serce nie bolało, ale czułam się tak słabo, jakbym naprawdę ciężko pracowała. Nie chciało mi się mówić, a potem naprawdę zasnęłam. Śpisz i śpisz. Obudź się. Zaraz przyniosą śniadanie. Myślałam, że minął już czas śniadania i obiadu. Wydawało mi się, że spałam bardzo długo. Jedzenie tutaj jest niedobre, ale nie zatrujesz się. A nigdy tam nie idź. W ich kuchni karaluchy robią parady, nawet mnie to odstrasza. Jak rozmowna ona jest. Jak masz na imię? Postanowiłam być uprzejma. Nie pamiętam. Nazywaj jak chcesz. Jakie imię ci się podoba? Jak chciałaś, żeby cię nazywano w dzieciństwie? Jak moją przyjaciółkę? Swietłana. A jak nazywa się twój ojciec? Wasili, Wasili. No to mam imię. Nazywaj świetłaną Wasiliówną lub babą świetłaną, jak chcesz. Lepiej babą świetłaną. Jestem obrażona na tatę. Porzucił nas z mamą. Jak chcesz, piękna. Wyglądała na nieprawdziwą. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jakby wzięli normalną babcię i ubrali ją śmiesznie. Baba Swietlana miała prosty szlafrok, widać z cudzego ramienia, w tak jaskrawych kolorach, że oczy bolą. Blada, zmyta koszula nocna, wytarte kapcie i krzykliwa różowa spynkę w rzadkich, siwych włosach. I włożyli zdrową do szpitala. Była obca w sali. Od razu to zrozumiałam. Jesteś chora. Powtórzyłam swój głupi pytanie. Ruszyła śmiesznie brwiami, krzywo uśmiechnęła się i odpowiedziała. Jestem całkowicie zdrowa. Nie, zrozum dobrze. Coś mnie ciągle kłuje, boli i swędzi. Ale nie tak jak ty. Byłaś blada. Myślałam, że nie przeżyjesz. Co wtedy tutaj robisz? Odpoczywam, śpię. Czytam książki, rozmawiam. A gdy się znudzi, ucieknę. Gdzie? Gdzie? Do domu, na dworzec. Jest tam dobrze, jest ruch i śmieszny głośnik. Zaczęli mówić po angielsku, wyobrażasz sobie. Upadłabym z zadziwienia, ale się powstrzymałam. Nie chciało mi się znowu w ciemność. Znasz angielski? Ja. Nie, oczywiście. Skąd? Ale właśnie powiedziałaś. Co? Mówią z błędami. Kto? Ogłoszenie na dworcu. O czym? Nie wiem. Byłam zagubiona, a ona patrzyła na mnie całkowicie pustymi oczami. I pomyślałam, że to mi się śni. Śniadanie. Krzyknęła tak głośno, że się przestraszyłam. Jadała nie tyle, że nie chlujnie. Znowu nie mogę znaleźć słów. Dziwnie. Jakby świńsko, rękami. Ale to nie odstraszało. Dali jej kawałek kurczaka i makaron. Delikatnie brała jeden makaron po drugim, jakby to były winogrona lub maliny. I delikatnie podała. Nawet się przyglądałam temu działaniu. Dali mi talerz kaszki mani. Koszmar mojego dzieciństwa. I szklankę bladego herbaty. Nie chciało mi się jeść. Chciało mi się znowu spać. I nie odmówiłam sobie tej przyjemności. Czułam się albo bardzo dobrze, albo zupełnie obojętnie. Wszystko śpi, Igor Walentynowicz. Tak, nie mogę się obudzić. Nie chcę mówić. Baba Nure, nie ruszaj jej. Niech nabierze sił. Jej serce. Gdyby nie była w szpitalu. Jak widzicie, wiecie. Śniadanie ci smakowało. Na obiad elejne przyniesie barszcz. Ze śmietaną, z bułeczkami. Twoimi ulubionymi. Martwisz się o mnie, Igor. Cicho, łapówka. Wybudziłam się z trzemki i zobaczyłam swojego, prawdopodobnie, lekarza. Siedział obok łóżka babci Swietłany. Dlaczego nazywał ją Nurę? I trzymał rękę szalonej kobiety. Może mierzył tętno, a może ogrzewał jej zimną dłoń. Mówią, że starsi ludzie mają zimną krew. Dlatego marzną, a młodzi gorącą, dlatego są pełni życia i mogą się nim podzielić. Czy ma rodzinę? Jak ona się nazywa? Nie podobało mi się, że mówili tak, jakbym tu nie była. Ale potem zdałam sobie sprawę, że moje oczy były prawie zamknięte i widziałam ich przez małą szparkę, a oni myśleli, że śpię. Nazywa się Jana, nie ma rodziny. Ma przyjaciółkę, która tu już była, bardzo energiczna. Mówią, że ma narzeczonego. Dzwonili, ale nie odbierał. Narzeczony. Baba zaczęła chichotać. Znamy takich. Biega po całym mieście, zaręcza się, wdaje się w romans z głupawkami, mieszka w kilku domach, a one są chętne, by się postarać. Naiwne. Och, takie narzeczone są. Mają dziką, uwodzicielską moc. Dlatego do niego przylgnęły. Lecą, kochają. A on? Co on? Lekarz był tak samo ciekawy jak ja. Prawie otworzyłam oczy, ale bałam się przestraszyć gadatliwą babę. A on przeszła na tajemniczy szept zaczarowała go czarownica straszna, dominująca zamieni ją w barani róg wtedy jego koniec nadejdzie och, baba Nure nie wiadomo, gdzie ceo widzisz, a gdzie kłamiesz lekarz tak się zaśmiał, że nie mogłam się powstrzymać i prychnęłam. Obudziła się. Mówiłam, że ją obudzę. Baba Swietłana poklepała lekarza po ręce i szturchnęła go w bok. Idź, lecz. Co się ze mną stało? Pierwsze, najbardziej banalne pytanie, jakie pacjent zadaje lekarzowi. Twoje serce miało kłopoty, ale teraz jest lepiej. Zdałam sobie sprawę, że z jakiegoś powodu nie chcę mówić otwarcie. Chociaż powinien. Bałam się jego uważnego, badawczego spojrzenia i postanowiłam nie domagać się szczegółów. Pozwól, że cię przesłucham. Oddychałam posłusznie, a potem nie oddychałam. I dziwiłam się, jak długo ze mną się bawi. Patrzył mi w oczy, słuchał mojego tętna, ignorując nachalne telefony. No i dobrze. Odpoczywaj. Podamy ci kroplówkę, a potem pójdziesz do domu. Mówił do mnie jak do dziecka, nierozsądnego i głupiego. I zdałam sobie sprawę, że moja sytuacja była poważna. Tak było, potwierdziła moje myśli baba Swietłana czy Nurę. Ale się wykupiłaś i twoje życie zostało zachowane. Wykupiłaś się. I lekarz powiedział, że on się wykupuje. Mówiła i poczuła się zakłopotana. Przecież podsłuchałam ich rozmowę. Ale baba albo tego nie zauważyła, albo postanowiła nie zwracać uwagi. Czy zdarzyło ci się tak? Kupujesz coś i widzisz, że to bzdura, śmieć albo jakość jest okropna. A jednak sięgasz po portfel. Chociaż wiesz, że potem będziesz żałować. Zdarzyło się? Tak, byłam zaskoczona jej przenikliwością. Jakbyś chciała oddać pieniądze. Czasami niebo, czasami wszechświat bierze ci łapówkę za coś. Ważne, powiedziała baba Swietłana. Czy przed przybyciem tu kupiłaś coś niepotrzebnego? Zastanawiałam się, kupiłam sławikowi mojej wielkiej miłości, kurtkę. Drogą, piękną. Długo o niej marzył. To tylko moja radość kupiłam sobie bluzkę. Chciałam mu się, Sławikowi, spodobać. Zamówiłam nowy ręcznik. Co jeszcze? Tysiąc przyszło mi na myśl. Pieniądze, które dałam lekarzowi, tuż tu. Przyjechałam do niej nieoficjalnie. I o niej oddała i żałowała, tak? I rozumiała, że głupio oddawać, tak? Tak. To jest twoje odkupienie. Tak prosto? Słuchając jej, nasz świat to wielki rynek. Wszystko można kupić, nawet życie. Z jednej strony jest prosto, a z drugiej tak skomplikowane, że nasze mózgi nawet milionowe części tego nie pojmą. Przemyśl to sama, jakie nitki prowadzą do tej tysiączki, do ciebie, do ludzi, którzy mieli te banknot przed tobą. Jak do ciebie trafiła? To takie skomplikowane, że nie możesz tego rozwiązać. To nie jest dla naszego rozumu. Ale powiedzieliście, że się odkupiłam. Tak powiedziałam, zdarza się. Ciesz się, że przyjęli twoje odkupienie. Kiedy nie przyjmują, jest źle. A ten lekarz Igor Walentynowicz za co się odkupuje? Kto? Lekarz. Jaki? Jej spojrzenie zmieniło się z bystrego na głupie i niezrozumiałe. I zrozumiałam, że teraz niczego od niej nie uzyskam. Odkupienie dziwna teoria, ale wygodna. Jeśli kupiłeś coś niepotrzebnego, lub zgubiłeś, lub dałeś więcej niż mogłeś czy to prawda? Wydawało mi się, że w tym jest jakiś sens ale nie wszystko jest tak proste. Nasz świat to jednak nie bazar, choć być może nim jest. Po prostu tego nie rozumiemy nie widzimy etykiet z cenami a czasem im nie wierzymy. Wyobraziłam sobie nasz rynek stoiska, na których handlują szczęściem, sukcesem, zdrowiem. Nie handlują, wymieniają na siłę życie i pieniądze. Nikczemny metal raczej banknoty nieważne i nieciekawe ale z drugiej strony dlaczego by nie? Kto za stoiskiem i kogo interesują nasze pieniądze? Trochę się zagubiłam i znów zasnęłam. Spałam bardzo dużo. Wydaje mi się, że mój organizm próbował się w ten sposób wyleczyć. Choroba mojego serca wyparła z głowy myśli i nawet uczucia. Stało mi się tak obojętne, wszystkie problemy i niepokoje wyblakły, że sama byłam zdziwiona. Z jakiegoś powodu całe życie poza szpitalem stało się nieistotne i nie chciałam tam wracać. Baba Swietłana powiedziała, że z wyglądu przypomina prababcie Anny Igora Walentynowicza, dlatego nazywają Nurę. Czy naprawdę była szalona i okresy względnej normalności przeplatały się z chwilami, kiedy jej spojrzenie stawało się matowe, martwe, nieprzyjemne i nie odpowiadała na pytania? Udawała, że nawet nie pamięta mojego imienia. Albo była tak mądra, że w tych chwilach pustki po prostu odpoczywała od moich nachalnych pytań. To jest twój sławik? zapytała, gdy mój narzeczony przyszedł mnie odwiedzić. Był czuły i delikatny, głaskał mnie po włosach i szeptał mi miłe głupoty do ucha. Przyniósł moje ulubione mango i drogi pasztet. Marzenie, a nie mężczyzna. On. Prawie nie mogłam oddychać ze szczęścia. Kocha mnie, nawet jeśli nie mówi tego magicznego słowa kocham. Ale kocha. Teraz jestem w tym absolutnie pewna. W dzieciństwie bawiłaś się z Kotem. Z fanatykiem? Co. Myślałam, że źle usłyszałam. Znowu ma ten atak idiotyzmu. Tylko kotek fanatyk chce złapać. Wzniesiesz go raz wyżej, a potem niżej, żeby nie stracić zainteresowania. W górę i w dół, w prawo i w lewo. I kotek biegnie za papierkiem. I wydaje się, że zaraz go złapie. I nic nie zależy od naiwnego kotka. Po prostu się nim bawią. Na co namawiasz? Zdenerwowałam się. Ta stara wiedźma po prostu jest zazdrosna o mnie. O moją młodość, moją miłość i namiętność. Zazdrość. Czarna zazdrość. Ja. Sugeruję. Mówię otwarcie. Zobaczysz. W krótkim czasie ożeni ją z sobą paskudna czarownica. Nawet będzie miała brodawkę. Gdzie powiedzieć? Gdzie? Co. Brodawka. Jaka brodawka? Jak możecie tak mówić? Prawie zapłakałam. Znowu się przeobraziła i spojrzała w okno. Już od niego odkupiłaś się. Uwierz, wkrótce będzie ci łatwiej. Po prostu musisz poczekać. Tej nocy śniły mi się słowa babcia Swietłana. A rano zniknęła. Gdzie jest babcia Swietłana? Nure. Naprawdę się o nią martwiłam. Myślałam, jak mogę jej pomóc. Odeszła. Odpoczęła. Pobyła trochę i odeszła. Igor Walentynowicz spokojnie mi odpowiedział. Wyglądało na to, że wcale się o nią nie martwi. Znowu na ulicę. Na dworzec? Tak. Przyzwyczaiła się. Wzruszył ramionami i szybko wyszedł z pokoju. Na łóżko babcia Swietłana położyli zbyt gadatywą damę, która cały dzień przekonywała mnie tak, że jej głos śnił mi się nawet we śnie. Poprosiłam, żeby mnie wypisać. Myślałam, że od razu znajdę babcia Swietłana, ale nagle wszystko na mnie spadło i zapomniałam o niej. Sławik ożenił się trzy miesiące po moim ataku. Gdyby nie tankę, nie dowiedziałabym się o tym. Jak mówiła babcia Swietłana, wiodę kilka dziewcząt i wybrał. Kiedy ją zobaczyłam, nie wiedziałam, czy cieszyć się, że wybranka Slawika jest taka brzydka i wkrótce znudzi mu się patrzenie na nią codziennie, czy płakać, że jednak się ożenił, ale nie ze mną. Nadal miałam nadzieję, byłem głupio pewny, że mogę go przywrócić, ale zaczęłam śnić o babci swietłana. W moich snach ciągle powtarzała, że moją miłością, moją uwagą, hojnymi prezentami już odkupiłem się od wampira Slawika, a los wszystko zaliczył i powiedział wystarczy. Wkrótce będzie mi łatwiej, a jeśli nie będę zbyt uparty i nie będę sobie wmawiać myśli o miłości do Slawika. Wszystko będzie po prostu wspaniałe. Byłem tak zmęczony tymi nocnymi przemówieniami, że w końcu pojechałem na nasz dworzec, żeby porozmawiać z szaleńcem. Spojrzała na mnie zdziwiona, nie rozpoznając, potrząsnęła głową, coś szeptała, gdy dałem jej pieniądze i torbę z jedzeniem, i zachowywała się tak zdystansowana, że zastanawiałem się, czy to była moja sąsiadka z pokoju. Powiedziałem jej, że wrócę, że będę przynosić jej jedzenie i ubrania, i że miała rację. Babcia Swietłana patrzyła na mnie, nie mrugając, głupio. Westchnąłem i już się zbierałem do wyjścia, kiedy nagle nad moim uchem zawył głośnik. Przecież mówiłem, wymowa doskonała. Błędy głupie. Babcia Swietłana zaśmiał się i szybko dodał. Wszystko zrozumiesz sama, idź. W jej głosie było tyle władzy i siły, że posłusznie poszedłem na przystanek autobusowy. Ona już mi się nie śniła. Moje chore serce płakało za Sławikiem przez cały rok. A potem, gdy urodziła mu się córka, nagle mnie puściło i poczułem się wolny. Jeszcze pokochasz, powiedziała mi babcia Swietłana, gdy odwiedziłem ją w szpitalu. Znowu odpoczywała od dworców, jadła i spała. Na moim łóżku leżała blada kobieta z ciemnymi kręgami pod oczami. Wczoraj przewieźli z reanimacji bardzo ciężka, wyjaśniła babcia Swietłana, i z przyjemnością oderwała duży kawałek ciasta z malinami. A ja pomyślałam, jak wszystko jest przypadkowe i nieprzypadkowe. Przypadkowe. Już chciałam zapytać o to, ale babcia Swietłana mnie przerwała. Po prostu pamiętaj o wykupie i żyj. Szybko, zupełnie jak psutna dziewczynka, oblizała palce i wypchnęła mnie z sali. Idź, zrozumiesz wszystko sama. Miała rację. Znowu.